Siemano, siemano, serdeczne przywitanie każdego widza z osobna. Witam cię, witam Krzysia, witam Krystynę, witam kurczę, nie wiem, wszystkie imiona, nie wiem jakie są jeszcze imiona, nieważne. Witam serdecznie wszystkich na tym, prawda, odcineczku, ponieważ dzisiaj przecudowny film, ponieważ dzisiaj jeszcze nie wiem co się wydarzy, ale na pewno jest jedna bardzo ważna informacja. Wczoraj powiedziałem, że film z Emilią dzisiaj będzie, a dzisiaj z Emilią nie może być filmu. Nie udało nam się zgadać, więc dzisiaj jestem niestety jeszcze solo, ale jutro mam nadzieję, że uda mi się coś z Emilią nagrać, z nią jakoś spotkać i tak dalej, no ale nie możemy, że tak powiem, stracić dnia. Nie możemy marnować czasu, nie możemy pozwolić na to, żeby jeden dzień został zmarnowany i żeby nie poszukać zamku Lucyfera, więc koniecznie musimy to w tym momencie zrobić. Ale zanim jednak to rozpoczniemy, to ja sobie zabiorę tą naszą przecudowną tablicę z tego powodu, że tak jak powiedziałem na poprzednim odcinku, tutaj powinno być już 94 tysiące, teraz już 100, ponieważ mam tutaj licznik na lewej stronie i brakuje 2 subów do 100, więc pewnie jak będę kończyć odcinek, to już pewnie to będzie. Ale dobra, zmienimy na czwórkę, 94 tysiące i tutaj oczywiście zamiast piątki musi być jedynka, ponieważ już lecimy w stronę 100 tysięcy, prawda. Będzie kolejna liczba z trzema, prawda, tutaj, prawda, z 5 zerami w sumie. Tak, 5 zer, więc bardzo fajnie. Nieważne. No, rozpocznijmy odcinek ten, bo ja już sobie tam pożebrałem suby, na reszcie kanałów nie zmieniłem tego, ale już nieważne, wbijacie na wszystkie kanały, linki są w opisie. Dobra, o co, co dzisiaj będziemy robić, ponieważ to jest bardzo ważne i to was na pewno bardzo interesuje. Ponieważ pomyślałem sobie, co mógłbym takiego zrobić. Na poprzednim odcinku powiedziałem, że wy widzowie oczekujecie ode mnie, żebym ja poszedł szukać do tej kopuły Lucyfera, czy tam przypadkiem nie ma jakichś informacji dotyczących właśnie tego, gdzie jest zamek Lucyfera. No i powiedziałem tam, że to jest dobry pomysł, żeby tam pójść, więc w dzisiejszym odcinku postanowiłem, że tam pójdziemy i zerkniemy na wszystko, co tam się, że tak powiem, prezentuje. Zanim jednak to, ja muszę się przygotować na tą wyprawę jakoś i na pewno przydadzą mi się perły, ponieważ tam właśnie perły są mega, mega potrzebne. Weźmiemy sobie też potkę na niewidzialność. Myślę, że zaraz się przejdziemy jeszcze do laboratorium, żeby zabrać sobie jeszcze więcej tych potek na niewidzialność. Wezmę te blaze rody, które zdobyłem, żeby tam zanieść, żeby było z czego robić potki dalej, jakby nam się skończyły te. Zabierzemy to, bo to się nam przyda na pewno. Wszystkie jakieś butelki, to jest chyba tylko jedyna taka skrzynka, gdzie mam taki syf, więc może tu jeszcze jest butelka, wiem, że jest. Dobra, jest butelka, okej, okay. Lecimy. A, wiecie co jeszcze zabiorę? Zabiorę ten wózek. Po co mi ten wózek? Niepotrzebny mi ten wózek. Nie, ja potrzebuję łódkę, właśnie. Ja tak myślałem, że potrzebuję coś do jeżdżenia, ale dlaczego ja pomyślałem o wózku? Nie, nie wiem, nie rozumiem. Zróbmy sobie w takim razie wózek. Zróbmy sobie może tym razem z tego drewna. Nie wózek, tylko Boże, łódkę. Zróbmy sobie łódki dwie, ponieważ mi się mogą przydać. Nie mówię, że nie. Dobra, lecimy do laboratorium, zanieśmy tam wszystko, co jest nam potrzebne i zabierzmy sobie jedną potkę na niewidzialność. Jeszcze mamy jedną. A i fire resist, kurczę, fire resist tak nie mam, ale nie wiem jak się robi fire resist, to musiałem to sprawdzić na necie. Ale dobra, chyba dam radę z tą zbroją, którą nie mam. Tym bardziej, że jak mamy te perły, to nam to powinno wystarczyć w zupełności. Może jeszcze jakiegoś Endermana znajdziemy zaraz po drodze, to byśmy go zabili. Czy coś takiego, bo kurczę, co tam jest za pszczoła, nie widziałem jej wcześniej. Ale dziwne. Dobra, pójdźmy na górę i odłóżmy tutaj do skrzynki. Tak, tutaj wodę odłóżmy. A stąd zabierzmy sobie potkę. O kurczę, ostatnia potka na niewidzialność. Dobra, bierzemy to, odłóżmy tutaj te butle. Tu mamy wszystko, co jest potrzebne. Dobra, czy perły? Perły nie mam więcej. Ale właśnie, ja muszę zobaczyć, czy ja w Enderchestie nie mam przynajmniej przypadkiem pereł. Chociaż nie, wydaje mi się, że nie ma tam pereł. Kurczę, na bank tam nie ma pereł. Tak, jak sobie teraz myślę, to nie ma szans, żeby tam jakiekolwiek perły były. Więc szybko tutaj zerknijmy, pyk, 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 tu. I uwaga, no nie, niestety, ale serce tego dalej jest, więc git. Dobra, czyli pereł nie mamy, musimy jeszcze zerknę tylko do Emilii, czy ona pereł nie ma przypadkiem, bo przydałyby mi się perły, nie będę ukrywać, że akurat perły to by było fajnie mieć, więc szybko sobie zerknijmy tutaj do niej, czy ona przypadkiem jakiejś perły sympatycznej tutaj gdzieś nie posiada, to bym sobie od niej lekko zapożyczył, ale oczywiście poza odcinkiem już sobie pójdę do Netheru i tam przyfarmię jakieś, kurczę, ona nie ma pereł naprawdę żadnych, ajajajajaj, ale mam potkę na niewidzialność. Jakby co? Wiem gdzie szukać, nie? Dobra, czyli tutaj, no nie ma żadnych pereł. Dobra, czyli perły nie ogarniemy tutaj, nawet, nie no, na dole no, nie ma magazynu. Dobra, nie, nieważne. Olejmy te perły, możemy ewentualnie do Netheru skoczyć szybko, żeby je zdobyć, ale tam nie ma żadnych, nie, bo to trzeba znaleźć też ten las taki specjalny tych Endermanów. Dobra, nieważne. O, słyszałem Endermana. Halo? Miałem wrażenie, że słyszałem Endermana, jak tutaj się gdzieś przeteleportował. I tak bym sobie go chętnie właśnie uciął mu, że tak powiem, żywot jego, żeby zdobyć perłę. Ale chyba mi się przesłyszało. Ale serio, miałem wrażenie, że słyszałem Endermana.
Dziwna sytuacja. A widzowie, wiem, co jeszcze miałem sprawdzić na odcinku. Właśnie przypomniało mi się, wy mi powiedzieliście o jakiejś dziurze tutaj na Palionowie. Ja nie wiem, o co chodzi z żadną dziurą ja tutaj. Ja w ogóle, szczerze, ja spędzam czas tylko tam i ewentualnie chodzę po jakichś tych takich budynkach, ale tutaj? To jestem rzadko. Tu do portal. O kurczę, ktoś zamurował portal. Dlaczego? Dlaczego to zostało zamurowane? Dobra, nie wiem, nie rozumiem, o co chodzi. Mało tu chodzę, tu mi pisaliście gdzieś, że za tym, koło sądu. Koło sądu jest ponoć jakaś dziura wielka, ale ja tutaj nie widziałem żadnej dziury nigdy w życiu. I nie... O kurde, tu jest coś faktycznie. O kurde. O kurde, ale duża! Ej, dlaczego tu taka duża dziura jest? Ojej. Ojej. No dobra. Nawet nie wiedziałem o tej dziurze. No tu pomnik imienia Palionki. No dobra. No to by trzeba było rozwalić, kurczę, bo ta Palionka jakaś dziwna jest ostatnio. Dobra, nieważne. A, w ogóle dzwonił do mnie dzisiaj Bzyku. I mówi mi, że serce mu ukradła Palionka, to też jest niezły cyrk. Ja też o tym nie wiedziałem. No widzicie, widzowie, tutaj są tak, że gdyby to Bzyku dzisiaj do mnie zadzwonił, to byśmy dalej nie mogli się skontaktować, nie? Ja nie wiem, ciągle się mijamy jakoś, nie możemy się spotkać. Dziwna sytuacja. Dobra, nieważne. Lećmy w takim razie do tego Lucyfera tam, do tej właśnie jego bazy, do tej kopuły, ponieważ to jest jedyny sposób teraz na to, żeby jakkolwiek odkryć, co dokładnie tam się kryje, wiecie, może coś odkryjemy ciekawego i mam nadzieję, że tak, no bo jak tak się zastanawiam, o kurczę, ale będę tam iść 3 dni przecież, jak tak teraz sobie myślę, ja nie mogę, już jestem zmęczony na samą myśl, ja tam będę las, jak ja nie mam elitry. I tu pod górkę trzeba wyłazić, nie, najgorzej tu pod górkę, a to później trzeba będzie zejść z górki i jeszcze raz wejść na tą górkę, no nie. Nie, dobra, muszę elytrę zdobyć, nie? Tylko nie wiem, czy ktokolwiek tutaj ma dwie elytry, tak żeby mi jedną, prawda, sympatycznie, kulturalnie i pożyczyć. Bo mi znowu Lucyfer zabrał moją elytrę, ej, to mnie tak denerwuje, naprawdę, że te elytry tracę co chwilę, już drugą elytrę straciłem. Nie wiem, nie rozumiem tego. Dobra, ale idźmy, w każdym razie tak, co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że... nie wiem, co chciałem powiedzieć. No i to jest najgorsze, widzowie, że mi ucina, prawda, wątek. Ja coś chcę powiedzieć i później zaczynam myśleć o czymś innym i tak jakoś mi się zapomina. Chciałem powiedzieć, że... A, właśnie, już wiem co. Chciałem powiedzieć, że... co ja chcę znaleźć tam w ogóle? No ja chcę znaleźć jakieś ewentualnie kordy, jakąś książkę może. Może podsłuchać Lucyfera, jeżeli by tam był, ale raczej wątpię. Wydaje mi się, że on raczej będzie w tym swoim zamku dalej. I on się raczej stamtąd niespecjalnie rusza. Więc może coś usłyszymy, może nie wiem, cokolwiek. Coś znajdziemy, nie wiem tak naprawdę czego szukam, widzowie. To jest właśnie w tym wszystkim najgorsze, że ja idę i nie wiem czego szukam, nie? Ale już widzę kopułę, my tu już jesteśmy w miarę blisko, więc cała trasa nie jest taka, że tak powiem, przerażająca. Faktycznie jest to dosyć daleko, ale da się iść. Wiecie, o co chodzi. Da się to przejść. Nie jest tak ciężko. No najgorzej jest wchodzenie pod górkę. Tego najbardziej nie lubię. No, wykorzystując tą chwilę, prawda, widzowie, to ja sobie z wami porozmawiam na temat, prawda, kanału vlogowego, ponieważ jak wiecie, jest kanał vlogowy, na którym co drugi dzień wlatują materiały. W tym tygodniu pojawi się jeszcze odcinek z Energylandii. Pojawi się odcinek również w tym tygodniu z tego, jak Jagieł uczy mnie jeździć samochodem. Będzie też odcinek taki bardzo fajny, w którym sprawdzimy, kto zna mnie lepiej, czy Bilki, czy Jagieł, więc no wbijaj się na kanał, bo tam naprawdę będą się działy takie przecudowne rzeczy i tyle jeszcze rzeczy jest przed nami, że naprawdę no nie wierzycie w to, nie uwierzycie, ile jest rzeczy przed nami, a też lecimy po te 100 tysięcy. Ja myślę nad tym, co zrobić na 100 tysięcy, jaki special, i większość z was pisze mi, że chcecie, żebym nagrał nutę, więc jest to jakiś pomysł i może to przemyślę, ale na pewno nie wyrobię się na 100 tysięcy, ponieważ te 100 tysięcy razy wbijemy szybciej, niż ja zdążę tą nutę zrobić, więc pewnie jakoś w sierpniu, jeżeli już by się ten special pojawił na 100 tysięcy, ale wiecie... Wszystko z czasem, dobra? Na spokojnie, jeszcze nie obiecuję nuty, zobaczymy, bo można nutę zrobić, ale pewności nie mam. O kurde, spadł mi tam na dół ten ziomeczek niefajny. Dobra, zejdźmy tam na dół w takim razie i zobaczmy, czy coś znajdziemy ciekawego. Więc tak, robimy tak, tu stawiamy łódeczkę. Czekajcie, zrobię większą dziurę może. O kurde, ja mam tak mocny ten kill off, że on tu wszystko rujnuje, nie? Dobra, robimy tak, tu rozlewamy wodę. Wsiadamy do łódeczki i sobie lecimy na dół tak o wiele szybciej, żeby nie musieć lecieć w dół, a to nam się i tak, że tak powiem, zleje. Ej, mega długo spadałem, nie? Tak szczerze mówiąc. Łaje tu ziomeczku, nie będę z tą... Ej, tu w ogóle zostało naprawione to! Pamiętacie? Tutaj była dziura. O kurde. No, gdzie jest ta woda? Gdzie ona spływa? Tu spływa, tu. Więc musimy tu... O kurde, dobra. Ej, dobra, tutaj to dalej jest, ale dobra, jest to wszystko całkowicie... jakby to powiedzieć, zamurowane, czyli ktoś to tutaj naprawiał, ewidentnie. Są tutaj dalej te skrzynki, w tej skrzynce nic nie ma, w tej skrzynce również nic nie ma, okej, dobra, nieważne. W takim razie przejdźmy na drugą stronę, tam mamy 3 perły, co oznacza, że potrzebujemy...
Tam jest tak, tam są dwie ściany, potrzebujemy przejść przez jedną ścianę, przez drugą ścianę, a później jeszcze wrócić. Czyli potrzebowalibyśmy 4 perły, mamy 3. Dobra, czyli przez jedną ścianę musimy przejść normalnie, tak wiecie, przebiec, więc ja może... O kurde, ja wody nie mam, o nie, bo ja tą wodę odłożyłem tam na górę, o nie, woda to by mi się przydała akurat. Ajajaj, dobra, wiecie co, musimy jeszcze jedną rzecz szybko zrobić, czyli wyjść na samą górę i zabrać wodę, bo w takim razie ja bym się mógł nią zgasić od razu, wiecie o co chodzi. Chociaż i tak bym przeżył na pewno w tej zbroi mojej, ale wolę jednak mimo wszystko na spokojnie zabrać sobie wodę, tak żeby wiecie, żeby mieć jakieś takie koło ratunkowe, wiecie o co chodzi. Tylko co ja mam tam schodzić na sam dół całkowicie pod tą wodę? O nie, to naprawdę nie ma wody na górze. Ej nie, dobra, tam coś będzie, jest woda, widzę wodę wyżej, więc dobra, nie musimy schodzić na sam dół, o tyle dobrze. Bo już myślałem, że będę musiał z powrotem wracać tam na dół i znowu pod górkę wychodzić, tego byśmy bardzo nie chcieli. Dobra, leźmy tam po tą wodę. Tutaj wypływa z tej góry, więc tu będzie ją najłatwiej chyba zdobyć. Więc przejdźmy szybko tędy, szybko na krawędzi, niczym, prawda, wyprawa Hobbita. Kto oglądał film Hobbit, niech da znać w komentarzu. Bardzo fajny film, ja bardzo lubię. Jeden z moich ulubionych. Dobra, tu jest woda, też widzę. Dobra, bierzemy sobie tą wodę i fajnie. I lecimy z powrotem w takim razie. Mamy wszystko, co jest nam potrzebne. W sumie tylko wodę potrzebowaliśmy teraz, więc git. Wróćmy z... O, tu jest... To jest jakiś domek. W ogóle jaka piękna wioska to jest taka na skraju góry. Tam się coś jara, tam się coś kopci. Dobra, lecimy do środka, bo nie ma czasu. Lecę teraz, wiadro strzelam, widzowie. Albo ginę, albo wiadro strzelam, co wy na to? To jest dobry pomysł, czy jednak nie? Wydaje mi się, że... Dobra, nie, ja chcę łódką spłynąć. Łódką mi się fajnie spływało. Dobra, lecimy łódką. Łup. I lecimy, patrzcie, od razu tam, pod drugą stronę. Łup! Dobra, udało się, jesteśmy na miejscu. Super, odłóżmy tą łódkę i teraz tak. Uwaga, musimy przeskoczyć na drugą stronę. Jesteście gotowi? O kurde, tu mnie jeszcze ziomeczki. Ty, nie mam strzał, kurde, za każdym razem odłożę strzały, zapominam o nich. Dobra, zabijmy je, żeby mnie tutaj nic mi nie zrobiły. Tam creepery w ogóle się jarają na tym. Dobra, nieważne, skaczemy! Dobra, jesteśmy na drugiej stronie. Dobra, gaszenie ciał obcych. Dobra, tutaj. Ten ziomeczek do mnie idzie, będzie chciał wystrzelić. O kurde, już myślałem, że wybuchnie. Dobra, jest git. Dobra, i teraz tak, tu jest portal jeden, my musimy przejść jeszcze dalej. Więc tak. Dobra, zaoszczędzę te perły, lecę jeszcze raz tak, w ten sposób, bo mi się nic tutaj nie wydarzyło, więc te perły wykorzystam, póki mam, dobra. Tutaj jest ten pokój Lucyfera. Zobaczmy, że tutaj się zmieniło. Tutaj przypadkiem czegoś nie ma nowego. Jest dalej ta książka. Dalej, dobra, jest dalej z mailem, ale to jest ten sam mail, co był, czyli nic tutaj ciekawego nie ma. Okej, tutaj wszystko jest tak, jak było, czyli tutaj się nic totalnie nie zmieniło. Lecimy w takim razie dalej. Tu jest most i tam jest masa mobów, ale tam coś może być poukrywane, tylko tak, ja bym potrzebował... Kurczę, potrzebowałbym jakiegoś światła, to mi da trochę światła, chyba da mi to trochę światła, ale i tak chyba niewiele. O nie, to w ogóle nie daje światła prawie. Kurde, no nie, dobra, ale będę miał przynajmniej strzałę z tego ziomeczka. Dobra, mamy strzałę, okej, nie strzelaj do mnie. Znaczy, nie wybuchaj. Dobra, kiń. Dobra, pokonani. Strasznie tu ciemno. Tam jest jeden ziomeczek. Dobra, rozświetlmy sobie tym w takim razie, skoro nie mamy i tak pochodni. Aż kurczę, tam były chyba pochodnie w tym jego domku. Albo jakaś lampa tam była, moglibyśmy tą lampę zabrać. Ale dobra, olejmy już to na razie. Tam creeperki na górze, okej, oświetlmy sobie je po prostu. I teraz tak, ja chciałem sprawdzić ten tunel tutaj, ponieważ on mi bardzo podejrzanie wygląda. Tu mnie koni kolejny ziomeczek, więc pozbądźmy się go. Dobra, on się zjara już na pewno. Czy nie? Zjara się, czy się nie zjara, jak myślicie? O kurde, nie zjarał się. Dobra, teraz się zjara. Dobra, zjarał się. Okej, idziemy dalej, goni mnie coś? Nie, czekajcie, bo ja muszę tutaj... Dobra, zamurujmy to w ten sposób, żeby nic mnie nie goniło. Nic mnie tutaj nie zrzuciło, bo tu jest niebezpiecznie. Okej. I teraz tak. Zróbmy tu tą ścieżkę jakąś. Przejdźmy na drugą stronę, tak żebyśmy mogli zobaczyć, co tam się kryje. Idealnie mi starczyło? Prawie idealnie. Prawie idealnie mi starczyło bloków. Zabierzmy sobie ich tutaj trochę więcej. Zamurujmy to tu. Okej, i lecimy tym tunelem. Zobaczmy, dokąd ten tunel prowadzi, bo to mnie w sumie najbardziej ciekawi. Tunel jest bardzo podejrzany, nie mam światła żadnego, kurde, jak mnie to denerwuje, że ja żadnego światła ze sobą nie zabrałem. Mógłbym w sumie wiadro lawy zabrać, ale nie po to wziąłem wiadro wody, żeby teraz zamieniać go na lawę. Ale tu jest żelazo, więc zabierzmy sobie to żelazo, bo może jak będę miał gdzie przepalić, to zrobię sobie drugie wiadro, gdzie zabierzemy sobie lawę. Ale to wykminiłem. Dobra, lecimy dalej. O kurde, tu jest znowu dziura. Dobra, to musimy znowu przekopać się, w sensie tak, w ten sposób. Ty, goni mnie ten zombiak. Co jest grane? Wariacie, zostaw mnie. Zostaw mnie, ja nie chcę się z tobą bić. Ej, tu jest tak ciemno, nic tutaj nie widzę totalnie. Nie no, trzeba ogarnąć jakąś pochodnię. Trzeba, koniecznie, bo tutaj tak nie można żyć. To tak nie można funkcjonować. Dobra. Dobra, dostałeś ciosa. Super. O kurde, i tak mnie uderzył.
Dobra, lecimy dalej, lecimy dalej. Ty, znowu tu jest jakaś... Ej, co jest grane? Dlaczego to jest... Kurde, zostaw mnie. Dobra, robimy tak. Przejdźmy teraz tutaj w ten sposób, bo da się w ten sposób przejść, więc nie robimy tam mostu. Dokąd ten tunel prowadzi w ogóle? Ej, co to jest? Dziwny strasznie tunel to jest. Zjedzmy sobie chleba, tu jest jakiś zakręt. Dokąd to... O kurde, jakiś portal jest. O kurde. O kurde, mamy portal, widzowie. Mamy portal, ej, ale dziwne. Ale dziwne, że mamy portal taki. Breaking, mending, nic sobie się potrzebowali. Jedynie obsydian zabiorę, jakbyśmy mieli jakiś portal zrobić czy coś. Ej, dobra, wchodzimy do środka. Ej, ja bym wszedł chyba. Dobra, wchodzimy do środka, zobaczmy dokąd to prowadzi, bo jestem mega ciekaw w tym momencie. Więc szybko, szybkie zerknięcie na drugą stronę. I teraz tak, co my tu mamy? Okej. Nade mną jest lawa, bo tutaj kapie. Tu jest jakieś zejście na dół. O kurde, jesteśmy w nederze. No, słyszę gasta. A przejdźmy tu i zobaczmy dokąd to prowadzi. Tu jest znowu tak ciemno. Jest jakieś zejście na dół. Dobra, idźmy w takim razie. Zobaczmy dokąd to prowadzi. Jakiś mega długi tunel. Mega długi tunel, dobra. Ja troszkę się zaczynam bać, bo nie powinno mi tutaj być, szczerze mówiąc. Nade mną jest lawa. Widzicie, tutaj wszędzie kapie. O kurde, nie jest bezpiecznie ewidentnie. Dobra, ej, strasznie długi tunel, nie widzę końca w ogóle. Dobra, biegnijmy, zobaczmy dokąd to prowadzi. Ja może nie wiem, czy mam robić cięcie, czy nie, bo nie wiem jak to długie jest. Ale dobra, zrobię cięcie, bo nie, o, dobra, coś jest? A nie, to się zmienił biom tylko. Kurczę, dobra, robię cięcie i wracam do was jak dojdę do czegoś, bo nie wiem, strasznie długo idziemy. Dobra, widzowie, bo ja już biegnę. O, dobra, jest coś, teraz zacząłem mówić właśnie i akurat widzę, że jest koniec jakiś. Tam jest skręt? Chyba jest skręt w prawo. Dobra, biegłem strasznie długo, przysięgam. Biegłem tak długo, że to się w głowie nie mieści. Dobra, tu skręcamy w prawo. Dokąd to prowadzi w ogóle? Ej, ale dziwne to jest. Dobra, nie wiem, kolejny tunel, tam znowu jest jakiś skręt. Dobra, nie, ale widzicie, tu jest jakaś twierdza? To jest do twierdzy jakiejś, czy coś takiego? Nie, zobaczmy. Mamy coś tutaj na górze. Ej! Okej. To jest tej cegły, z której... Ej, to jest zrobione z tej samej cegły, z której jest zrobiony zamek tego Lucyfera. Pamiętam to. Tylko ja w żaden sposób nie przejdę nawet. Jak ja mam stąd wyjść? Tu na górę? I tu jest lawa jakaś. Nie wiem, czy ja chcę tu wypływać. Kurczę, boję się rzucać tam... Mógłbym rzucić perłą, ale boję się, że ta perła... że tam wiecie, że nie wiem, no nie wiem gdzie jestem, nie? I też, kurczę... Nie, tam nic nie widzę, dobra, nie, to był zły pomysł. O nie, zużyłem! Debil! Zużyłem sobie wodę w nederze. No nieźle. To dobra, to zabierzmy tu i zobaczmy, co tu się wydarzy. Ej, nie mogę zabrać tej lawy. Ej, co jest? Nie mogę zabrać tej lawy! Nie wiem, o co chodzi, jakaś nawiedzona ta lawa, a to mogę? Tu mogę. Dobra, tu nic nie ma pod tym. Kurczę, tylko ta lawa się nie wyrównuje. Ktoś zobaczy, że ja tu byłem, ale dobra. Zabierzmy w takim razie... Nie no, to widać ewidentnie, że tam się... O kurde. Dobra, zepsułem to już na tyle, że teraz to już na bank ktoś to zobaczy. To już teraz mi nic nie szkodzi. Ej, dobra, ja nie wiem, o co chodzi z tym miejscem w ogóle. Nie wiem, gdzie mam lecieć i co mam tutaj zrobić, jak tam mam przejść w ogóle. Czekajcie, ja może zobaczę tak. Skoro tutaj i tak już tą lawę zabrałem... Odłóżmy tą lawę tu. Zabierzmy lawę stąd. Postawmy tu. I zobaczmy, że tam coś jest. Nic tam nie ma. Okej, zobaczmy może jeszcze inaczej. Zróbmy tak, rozwalmy tu. Odłóżmy tą lawę tutaj i zabierzmy jeszcze jedną stąd. Postawmy. Okej, tu są tunele w dwie strony. I tam to znowu gdzieś skręca. I tam coś jest po drodze jeszcze. Dobra, ja muszę najlepiej fire resistkę ogarnąć sobie, żeby tutaj jakkolwiek, że tak powiem, móc wtedy, że tak powiem, przechodzić gdzieś. Więc postarajmy się ogarnąć fire resistkę może i jak będę miał, to tu wrócę. Tylko na dany moment nie ma co tutaj siedzieć. Napiszcie mi w komentarzu, jak myślicie, co to jest za miejsce. Ja przynajmniej teraz mam w czym, co że tak powiem, trzymać, żeby cokolwiek więcej widzieć. Wracam z powrotem na Palionowo i po prostu już nie będę tego nagrywać, bo strasznie długo będę wracać teraz z jakieś kolejne 20 minut. Ale dajcie mi... O kurde, tu są jakieś pigliny. Nieważne, ale mnie chyba nie będzie... Nie, on mnie będzie atakować, bo nie ma nic złotego. Dobra, skonfrontujmy się z nim. Siema. Hello, wariacie. Ty też? A ty? O kurde!
On się nie jara w tym? Ej, to nie wiedziałem. To nie wiedziałem, dobra. Nieważne, wracamy z powrotem w takim razie na Palionowo. Tam widzę, że ziomeczek znowu tu... No nie, teraz będę się z nimi bić. Dlaczego one tutaj są? O kurde, no sam się zabije tu zaraz. Dobra, biję ich mieczem, że to są na dwa ciosy chłopy. Dobra, lecę na Palionowo, bo przedłużam niepotrzebnie. Widzimy się na kolejnym odcinku. Dajcie mi znać, jak myślicie, co to jest za miejsce tam, do którego trafiłem. Czy to jest, aby ten zamek Lucyfera? Może tak, może jakieś jesteśmy, nie wiem, od jakiejś dziwnej strony tam weszliśmy. Nie wiem, dajcie mi znać w komentarzu. Widzimy się jutro. Trzymajcie się, pozdro. Pa, pa.